Cześć, z tej strony NekPL, witam Was w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda, drugiej części Better Questing, gdzie wyjaśnię Wam, jak zmienić wygląd albo jak edytować ten wygląd layoutu naszego głównego, gdy odpalamy Better Questing. Oraz była prośba, żeby pokazać, jak zmienić layout, w sensie layout, jak grafikę layoutu zmienić. To też Wam mogę pokazać. Bo można to zrobić na dwa różne sposoby. Ale lecimy od Better Questing. Tak więc zaczniemy od katalogów mniej więcej, ok? Jak już może mówiłem, nie, raczej nie mówię. W plikach config, jeśli chodzi o wasz modpack, będziecie mieli katalog Better Questing. Nie patrzcie na ten, to jest konfigowy, tylko patrzcie na ten. Wchodzimy w niego i tutaj mamy folder resource. W nim będziemy musieli stworzyć sobie jakikolwiek plik zip. Nie wiem, czy z RAR-em działa, ale jakikolwiek plik zip. Żeby Wam to jasno wytłumaczyć, bo jeżeli odpalimy, musi być assets. W tych assetsach Better Questing. Better Text, znaczy tekst już z GUI. I tutaj mamy nasz cały layout. Żeby było łatwiej, cokolwiek chcecie zmienić w Better Questing, możecie zrobić w ten sposób. Jak to zrobić w taki wygodny sposób? Otóż odpalamy sobie naszą instancję, obojętnie jesteśmy w naszym katalogu moc, czy też pobieramy Better Questing i otwieramy go za pomocą archiwizera, tak? I tu mamy katalog assets, czyli ja sobie go na przykład wypakuję tutaj, wyciągnę go stąd i wypakuję tutaj. I mam go tutaj wypakowanego. Wchodzę, jest Better Questing, tekstury, czyli tak, jeżeli chcemy zmienić głos, podmieniamy te głosy, plik WAV koniecznie. I te nazwy muszą się pokrywać, te same muszą być nazwy. To musicie pamiętać. Models nic nie zmieniamy, language nic nie zmieniamy, block states też. Czyli to, co nie zmieniamy, kasujemy. Tekstury. Możemy zmienić wygląd bloków, jeżeli chcemy, lub tu jest akurat to, czego nie wiemy, to, co nie ma tekstury, czy jakiś liquid, czy coś w ten deseń. GUI. Tu mamy o. Tu mamy jedne z najważniejszych rzeczy. Jeżeli chcemy edytować właśnie nasz title. Ja to robię za pomocą tutaj, bo on jest w rozdzielczości 512x512. Ja ze względu na to, że 512x512 to jest kwadratowy obrazek, taki pikseloza totalna. Robię to za pomocą PyTneta, zwiększam rozdzielczość. Pokazuję mniej więcej jako PyTnet, żebyście wy wiedzieli, o co chodzi. Tak czy inaczej, ten obrazek jest przedzielony na pół. To, ta część połowy, wrzucacie swój obrazek, jakikolwiek, a tutaj swój napis. Koniecznie, żeby był transparentny. Tu, żeby nie miał nic. Może być to nazwa waszego modpacka. Czy coś w ten deseń. Ja na przykład, no pokażę wam na przykład, jak ja robię. Tylko, że tak, pierwsze co, sobie zresizuję image. Znaczy, ba. Resize. Z 512 na 1024. I tu zrobimy tutaj to samo, 1024. Ok. Już mamy rozdzielczość 1024 na 1024. Tak samo, ta połówka odpowiada za to i ta sama ta połówka odpowiada za to. Więc wrzućmy obrazek. Może cofnijmy. Tak, ja tu mam. Czekajcie, znajdę jakiś obrazek. No dobra, znalazłem jakiś obojętnie jaki tam obrazek w internecie.
To robimy tak. Edytujemy go. Skopiujemy. Wrzucimy tutaj. Oczywiście on będzie za duży, więc zachowam rozmiar obrazka. Trochę zmniejszę sobie, żebym mógł sobie ustawić. I ustawiacie tak, żeby zakrywało wam mniej więcej. Tak przykładowo zrobimy. A może jednak trochę powiększę, tak jak było. To był ten napis. Powiększyć, tak żeby wam pasowało do połowy. O właśnie, gdzieś dotąd. Zapisujemy. Okej. Mamy zapisane. To teraz tak. Zobaczmy sobie to, co mieliśmy robione. GUI. Mamy zmienione. I teraz jak odpalę, to nic się nie stanie. Dlaczego nic się nie stanie? Bo musiałbym to właśnie spakować w plik zip cały. Obojętnie jaki. Tu już mam stworzony ten plik zip, ale no, dodajemy do archiwum zip. Możemy sobie dać nazwę naszą MyBeku, obojętnie. Pach. Jak zaraz odpalę, sobie tutaj dam na razie, wyłączę tego zipa. I jak odpalę, powinno działać. Powinno nadmienić wszystkie pliki. Znaczy, głównie ten title screen, o który nam chodzi. A w międzyczasie, jak to się będzie odpalać, to się ładuje troszkę, powiem wam jeszcze tak. W ten sam sposób robimy co do naszych layoutów. Jak sami widzieliście, mamy w assetsach GUI i mamy tutaj edytor GUI albo ikony. Tak samo możemy sobie edytować te ikony. Ale też to nie wiem, czy to jest potrzebne. Cokolwiek możecie sobie tu edytować. To jest przy edytorze. To jest standardowy layout waszego Better Questinga, ok? No, to już mam odpalone. Tak, dla testu. Raz, dwa, trzy. Ten napis, tak jak mówiłem, ja teraz nie będę kombinował, żeby zrobić napis. O, nie wczytało mi. Chyba, że to wrzuciłem nie w to miejsce. Poczekajcie, zaraz wracam. Ok, wszystko działa, po prostu nie usunąłem z tego katalogu resource, config Better Questing resource, nie usunąłem starego zipa, bo on po prostu czytał pierwszego zipa, a teraz go odświeżył. I sami zobaczcie, też jest niby pikseloza, ale dużo mniejsza. Możecie dać większy format, 2048, albo nawet, co jest najważniejsze, większe niż 512 na 512, ale dalej, żeby to był kwadrat. Bo ta druga część to jest ten napis. Tak jak mieliście tam tutaj na obrazku, ważne, żeby to był napis. Jakikolwiek, ale żeby był napis. Ok? Dobra, teraz jak sobie właśnie edytować tą skórkę, nie? No to tak jak właśnie powiedziałem wcześniej. Mamy naszego zipa. Mamy Better Questing. Tekstury. GUI. Edit GUI. To jest wasza standardowa teksturka. Czyli jeżeli na przykład mamy... O, to jest właśnie standardowa teksturka. Dem Standard Light. Otóż są zmienione, dodane dodatkowe ze Standard Expansion. Jeżeli chcecie pozmieniać te ze Standard Expansion, to musicie zrobić podobny zabieg, jeśli chodzi o Standard Expansion. Klikacie Archivizer, tak? Pamiętajcie.
otwieracie, wypakowujecie. Macie tutaj te dwie rzeczy, usuwacie teksturki, GUI. Tutaj macie GUI Dark i tak dalej. Odpalę, żeby nie było, widzicie, to jest to GUI Dark. To jest obszar wewnętrzny w naszym Better Questing. To są przyciski wciśnięte, nie wciśnięte, zablokowane. Questy, main quest, główny quest oraz zwykłe questy, slot i ty nie kojarzę, ale to jest suwak. To jest wasz suwak. Co to jest? Teraz to zobaczymy na... Aha, to są za... zaliczone, niezaliczone. Zobaczmy, coś to mogło być. Nie kojarzę w tym momencie. W każdym razie. No ale dobra. Już wiecie, jak to zrobić. Podsumowując, ostatecznie. W naszym konfigu katalog Better Questing Resource. W nim tworzymy plik zip. Nazywamy jak chcemy. A w folderze zip musi się znajdować katalog assets. Katalog Better Questing z małej, tak jak tu widzicie. Textures, GUI oraz default screen, default title, PNG. W ten sposób możecie zrobić, nie kopiując nic. I tak jak mówiłem, zasada, połowa ekranu to wasz obrazek, druga połowa to napis, który musi być transparentny, czyli taki prześwitujący, że nie ma tła za nim. Ok? To jest najważniejsze. Jeżeli chcemy edytować tekst, znaczy layout, możemy go tutaj sobie edytować. Wrzucimy, nadpiszemy, wszystko będzie działać. Jeżeli chcemy to po swojemu zrobić, a jeżeli chcemy na przykład dodać więcej layoutów, to w tym miejscu, gdzie jest Better Questing, zaraz po assetsach. Wchodzimy w, tak macie, na wasz zip, assets, tu mamy Better Questing, więc bierzemy sobie stąd, ojku, assets, standard expansion, więc bierzemy sobie stąd, przerzucamy. BQ Standard Expansion. Tylko teraz, bla bla bla. Gra jest odpalona, więc nic nie mogę zrobić. Przerzucimy go sobie, a z niego usuwamy tylko to, te dwa. Lang, Models, tekstury, itemy możemy zmieniać, edytować. Na wasze, tak jak chcecie. Mam nadzieję, że to napis zrobiłem, znaczy opisałem wam zrozumiale. Jeśli nie, pytajcie. Albo postaram się chyba jakoś na forum ewentualnie enkowym zrobić taki opis graficzny, jakiś taki ze zdjęciami, żeby było łatwiej. Ale chyba to jest łatwe do zrozumienia. Tak czy inaczej, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Obczaj Moda. I tak było pytanie na temat odświeżenia starych modyfikacji. Typu Railcraft i tak dalej, i tak dalej. Mogę takie zrobić, tylko piszcie, jakie chcecie dokładnie. Hexcraft nigdy nie obczajałem, jak ktoś tam zaproponował, więc to był raczej pierwszy obczaj moda, tyle że ten mod jest taki bardziej troszkę jeszcze zbugowany. Dużo crashów wsadzi, więc z tym bym się trochę powstrzymał z innymi. Spoko. Tylko piszcie, jakie, żeby była większość, a nie, że jedna osoba tylko chce, no bo no mogę zrobić. Mogę. Oczywiście, że mogę. Tylko kwestia, żeby to był update modyfikacji taki, że żebyście wy więcej osób tego chciało. No. Tak czy inaczej, zapraszam was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i cześć.